Panie Władku, panie Władku. O! No co, jak on teraz zejdzie? Tyłem zejdzie. Chodź, chodź Pysia. Pusia, chodź, chodź Kicia. Tu ją goni któryś kot, nie wiem czy Maciek ją pogonił. Chodź Kicia, chodź. Chodź Kiciula. To przyjdzie do głowy. Już tak raz było. Chodź Kicia. Kicia, chodź. Kurczę, wspaniale. Kicia, chodź. Ale to Maciek ją gania. Ja muszę ją, muszę Maćka wziąć, to ona dopiero zejdzie. Chodź. Chodź Maciek. Nie zejdzie, bo Maciek jest tu. O. Maciek, czemu ganiasz Pusię? Maciek ją gania, bo ona przychodzi tutaj z zewnątrz i traktuje ją jak obcą. Mamuśka, Kicia. Miejsce 87. Pusia, Kicia, jak ty zejdziesz, co? Jak ty zejdziesz, Kiciula? Kicia, jaką białą bródkę ładną ma. Zejdziesz jak Maćka nie będzie, tak? Kicia. Tak, Kiciula? Chodź, chodź, Kicia. Chodź Maciek, to ona zejdzie. O, babcia jest. Czekajcie, poczekajcie, zaraz wam dam. Tu mam. O, cztery korpusy. Dla nich to dam. Ale Maciek nie lubi. Maciek nie ruszy. Nawet chudego. Kicia, chodź Pusia. Chodź Kiciula. Chodź Kicia, Maciek poszedł już.
Chodź, Kicia. Maciek poszedł tam. Słyszałem i widziałem. Chodź, Kiciula. Chodź, Kicia. Chodź, Kicia. Maciuś, jak tu wyszłeś, to ona już nie zejdzie. Ona cię widzi. Ona się ciebie boi. Pusia, Kicia! Nie, to ja się nie doczekam jej zejścia z tego drzewa. Jak Maciek tutaj jest, nie zejdzie. No co tam Zuzia robi? No, będzie się załatwiać. No i zastanawia się. Basior poszedł, mamuśka obgryza, a Maciuś na co czeka, żeby zeszła, żeby ją pogonić znowu, tak? Maciulek.
tyłem. A wycofała się. Kiedyś tak schodziła tyłem. Zdecyduje się czy nie? Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na... No, zdecyduje się czy nie. Wiem, dobrze wiem, potrafię ranić tak jak ty. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedy. Wszystko jest inaczej. Teraz proszę cię o miejsce 80. Nie przyniesie jedzenie. Kicia, chodź, masz. Chodź, kiciula. Masz kitka. Masz kicia. No, Leo przyleciał. Zaraz do niej. Mamuśka, kicia, zostaw ją. Zostawisz ją? No, Romeo przyleciał. No, wszędzie. Mamuśka. No, do kanalizacji musi zajrzeć. Maciek. O, Maciek. Co ty, Julię ganiasz? No wiesz, byś się wstydził. Byś się wstydził.
69. Hit za hitem w Open FM. Demo od Kredy. Imagine Dragons. Open FM. Głodna była. Proszę, jak je. W Open FM mamy aż 3 stacje z listą 100 największych przebojów. Czasów Polska, świat i rock. Znajdziesz je w naszej aplikacji i na stronie open.fm. Słuchasz stacji Top Wszechczasów. To Maciek ją tak gania. Maciuś, czemu ją tak ganiasz? Co ona ci podpadła? Maciulek. Ty. Ona nie nasza, obca, Maciuś. A, jak ganiają się Julia i Romeo. Mała tam fiku miku robi. A fiku miku. Oj, Rumcejs przyszedł do niej. Rumcejs dostał przy kapliczce jedzenie. Mam cały korpus. To już się najadł. O, popatrz, szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Maciek się przygląda. Świat porywa ich spojrzenia, biedni światłem sługę cienia. Maciek się przygląda, co? Maciek? Maciulek? Maciuś! Łoć. A tato przyszedł. Ciotka przyszła. A ty gdzie byłaś? Co? Gdzie ty byłaś? O, wyszła. Zjawiła się niewiadomską. A tam siedzi mamuśka na ławce też. O. Maciek siedzi, patrzy się. Mamuśka kosmetyka robi. Kicia! Słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. A Julia z Romeem tam się ganiają. Przy śmietniku. Dwa urwisy. Tam jeszcze leci jakaś. To pieszczoch tam leci? Julia się przyczaiła. Kicia! Miejsce 78. Który to tam wygląda? O, Julia uciekła. Pieszczoch, to ty, Kicia? Ciotka Kicia? Kicia? Rumcejs? Je tutaj? A Pusia gdzie tam poszła pod ławkę? Kicia, najadłaś się? Kicia! Najadłaś się? Kitka! Kicia! Zjadła! O, coś tam... Tylko zostało kawałek. Wszystko zjadła praktycznie, proszę. Przeznaczenie spotkam
kawałki zostały. Czyli zjadła dużo. Tak? Ciotka? Tutaj siedzi sobie ładnie na pieńku. Usia, kicia. Romeo, do niej chce iść. Kolega siedzi, który bardzo lubi przesiadywać zawsze w tym miejscu i to bez względu jaka pogoda. To kolega Antoś. No, w ten sposób na świeżym powietrzu hartuje się. A. Ciotka się będzie bawić ganianego. Julia uciekła. Ale tu jeszcze ten czarny jeden przyszedł. Co to za jedna? Muszę zobaczyć. Czy to pieszczok był? O! Chodzą za mną. Kicia, a ty która ty jesteś? Ty pieszczok jesteś! Tak, też myślałem. Chodź, o Jezu, chodź, chodź. Chodź cię wezmę. Chodź, kicia. Pieszczał przyszedł. Ojej, chodź. Chodź. Kiciulek, trzymaj się. Trzymaj się. O, jest. Kicia. Nie? Pokaż się. Kiciulek. O, to jest pieszczok. No to się tu kotów nazbierało. Zaraz policzymy. Jeden. Tam mamuśka dwa. Pusia trzy. Ciotka cztery. Maciek pięć. Julia sześć. Sześć kotków chodzi przy mnie. No. Proszę, jak chodzą za mną, jak po sznurku, jak za szczurołapem. Co ciotka widzisz? Co widzisz ciotka? Aj, Maciuś idzie. Zobaczył ciotkę, zawraca, a ciotka za nią.
Chodź, chodź Pusia, chodź Kicia. Chodź Kiciulka. Chodź tutaj. Nie będę jej niepokoił. Nic, ale ja już będę schodził. Tak, Kicia. Chodź, tu ci pokażę. Tu jest jeszcze sporo mi jedzenia. No, skaczesz? Co? Co babcia? Co babciula? No. Co Kicia? Pieszo, gdzie idziesz? Maciek pogonił Julię. Julia, Kicia, co on cię gania? Stary dziadek, co? Zobaczcie, Maciek, jak się wyżywa na młodzieży. Idziesz, Maciuś? To chodź, idziemy. Tak, idziemy. Ciotka Kicia, idziesz? Chodź. Chodź, Kicia. No, chodź, chodź, jak idziemy. Miejsce 76. Chodź. Chodź, idziemy. Maciuś, idziesz? Idziesz, Maciulek? To kolega, który kiedyś uciekł do lasu. Ile siedzi przez tydzień. Zawsze tu przy oknie stoi. Uciekł do lasu, bo mówi, że tu za głośno. A w lesie było cicho. Jak go pytałem, gdzie spałeś? Na liściach. Jesteśmy w pokoju. No i Maciuś jak zwykle będzie tu sprawdzał, co jest. Szuka jogurtu. No a tu kto przyszedł zaraz za nim? Aż przyszła ciotka. I co będzie teraz? Co będzie? Chodź, ciotka. Kicia, Kicia, chodź tu. Chodź. Lomek, a ty głaskasz kota, a na karmę dajesz? Nie dajesz.
No, to nie masz prawa głaskać kota. To nie twój kot. No. Miejsce 75. Lomek to taki nieużytek rolny. Chcę kota głaskać, ale nie chcę kupić mu nic do jedzenia. Jak nie mam. Jak nie masz. Masz, Lomek. Masz tyle samo pieniędzy, co ja. Kolega Stasiek tam śpi, albo udaje, że śpi. Koledze Staśkowi jest zawsze zawidno. Każe gasić wszystkie światła. I gdyby mógł, to by nawet chciał zgasić słońce, żeby było ciemno, bo mu się najlepiej śpi, jak jest ciemno. Zresztą chyba każdemu. No. A Lomek mu się go wkurza, zapala mu światło specjalnie na złość. Zgaś, Lomek, zgaś. Lomek, zgaś światło. Po co? No bo Stasiek się będzie denerwował. Czemu mu na złość robić? Nie bądź nieużytek rolny. No, widzisz, od tego leżenia to nawet podnieść się nie potrafisz. No. O, już zaczyna zaczepiać kolegę. Ach, ty Lomek. Ty jesteś taki złośliwy jak ciotka. Lubisz dokuczać. Tak, i mamy godzinę 14:13. O, proszę, jaka temperatura. Prawie 6 stopni na dworze. 6 stopni. Ciśnienie spada. Ojej. Rano było 1009, a teraz 999. 10 hektopaskali. Oj, to będzie chlapa. Będzie chlapa, Lomek. No. Ciotka zmieniła legowisko. Maciuś karmę suchą je. A ciotka położyła się na kocyk tutaj. Czekaj, Tycia, wezmę ci to wiaderko. Żeby ci nie przeszkadzało. Jako ciekawostka powiem, że żadnej tej butelki, jak to się mówi popularnie, nie obaliłem. Miejsce 74.